co było powiedziane w filmie, że jest mistycyzm w Sosnowcu i oprócz tych młodych, pięknych osób, które tutaj są w sporcie, w kulturze, to są tacy mistycy, jak Janusz Rosiński, jak Bogdan Mizerski, jak wielu innych, którzy dają to, czego nie dadzą mury, nie dadzą ulice, to musi być w nas. I myślę, że tak którzy pokazali się z tej najlepszej strony dla tego miasta, trzeba powiedzieć, że w momencie takiego dnia jak dzisiaj, kiedy na ulicach Warszawy się kłócimy, kiedy w mediach skaczemy sobie do gardła, to hasło, które kilka lat temu tu w Sosnowcu się narodziło, Sosnowiec łączy z wielu powodów i Trójkąta Cesarza, i początków państwa polskiego, początku wolności, mija akurat 100 lat od wybuchu I wojny światowej. Myślę, że właśnie ten mistycyzm z tego miejsca, dziwnego dla Europejczyków, niezrozumiałego, tak jak dzisiaj Ukraina, daje to, co jest w nas, to, co dzisiaj na tej scenie płynęło z ust nagrodzonych. I myślę, że wyrazem tej aury, tego piękna, jest nasz laureat Bogdan Mizerski. Prosimy. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dziękujemy, że dałeś nam możliwość się nagrodzić. On kiedyś poszedł w komercję, pochwał mi się wielki świat. Jak mam te Eger, musielibyśmy Cię nagradzać w Stanach Zjednoczonych. Ja taki mamy tutaj. Dobry wieczór Państwu. Tam było przed chwilą niezłe kino. Zaskoczony jestem. To dla mnie naprawdę jest prawdziwa niespodzianka. Ja nigdy w życiu nie przypuszczałem, że to mi się przydarzy. I pragnę z całego serca podziękować wszystkim Państwu, którzy zechcieli zwrócić uwagę na moją pracę i przyznali mi tak zaszczytną nagrodę. Dziękuję też mojej żonie za nieustające wsparcie. I cóż, jestem bardzo Zapraszamy wszystkich laureatów, wszystkich wręczających. Dobrze. Może być zestaw. Są ciężkie, ale myślę, że do zdjęcia proszę zabrać statuetkę.